Czwarty opłatek sportowca odbył się dziś w Suwałkach. W spotkaniu, które odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach, uczestniczyli między innymi piłkarze Wigier, siatkarze Ślepska, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk. Dzisiaj jest podsumowanie tego mijającego roku 2017, który był bardzo udany dla naszego miasta. Obfitowo w różne sukcesy, różne wydarzenia sportowe. Dzisiaj ta duża suwalska rodzina spotyka się, żeby podziękować, pogratulować tych sukcesów, ale oczywiście złożyć życzenia takie świąteczne, życzenia noworoczne. No i oczywiście będziemy życzyli, żeby ten rok przyszły, 2018, był tak dobrym rokiem, jak ten mijający dla suwalskiego sportu. Zgromadzeni podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia, obejrzeli jasełka oraz śpiewali kolędy. Była to również okazja do wymiany spostrzeżeń dotyczących wydarzeń oraz osiągnięć sportowych, które miały miejsce w 2017 roku na suwalskiej arenie sportowej. Czuję taką potrzebę, czuję, żebyśmy spotykały się te nasze całe środowisko sportowe, żeby można było podsumować, życzyć sobie w kilku dobrych, ciepłych słowach powodzenia na kolejny rok, który już wkrótce będzie się otwierał. Także ja z tej inicjatywy sam bardzo ogromnie się cieszę. My jako klub już taką, powiedzmy, zalążek podobnej inicjatywy zrobiliśmy dużo wcześniej i to jest już kolejna edycja, także bardzo się cieszymy i oby tylko w takich okolicznościach zawsze radosnych moglibyśmy się spotykać.